Cześć, jestem Wapomaniak i dziś zaprezentuję Wam PAX 3, czyli następcę waporyzatora PAX 2, o którym opowiadałem Wam w jednym z wcześniejszych filmów. PAX 3 nie przynosi rewolucyjnych zmian, ma jednak szereg udoskonaleń, które sprawiają, że w ostatecznym rozrachunku jest to znacznie lepszy waporyzator niż PAX 2. W dzisiejszym filmie opowiem Wam, co zmieniło się względem PAX 2, czym różnią się od siebie te dwa modele, bo pewnie to Was może interesować najbardziej. Co wchodzi w skład zestawu PAX 3, co znajdziecie w pudełku, jest tam całkiem sporo nowości. Opowiem też, jak obsługuje się PAX 3 ze szczegółami, jaka jest moja opinia na temat tego sprzętu i wykonam też pokazową inhalację przy pomocy mojego ulubionego rumianku firmy Herbs of the Gods. Tym razem pominę natomiast akcesoria dodatkowe do PAX-a, ponieważ są one w zasadzie takie same jak w przypadku PAX 2, a nie chcemy, żeby ten film trwał godzinę. Recenzja PAX 3. Zaczynamy. Ok, więc co zmieniło się względem PAX 2? Jak widzicie, rozmiar, kształt, wygląd pozostały dokładnie te same. Inne jest natomiast wykończenie obudowy. Tutaj było to szczotkowane aluminium. W przypadku PAX 3 jest ono na gładko wypolerowane, co ma swoje wady i zalety, to na przykład łatwiej się rysuje i łatwiej zostają na nim odciski palców, co nie miało miejsca w przypadku PAX 2, natomiast w sumie to wykończenie jest ładniejsze. Natomiast coś za coś, prawda? Zostało znacznie poprawiony czas nagrzewania. W przypadku PAX-a, w zależności od wybranego ustawienia temperatury i poziomu naładowania baterii, jest to pomiędzy 15 a 20 sekund. Na wyższych ustawieniach temperatury może 25 sekund. W każdym razie w porównaniu z 45 do 60 sekund w przypadku PAX 2 to jest to znaczna poprawa, jeśli chodzi o czas nagrzewania. Mamy też dodatkową aplikację. PAX 3 współpracuje z aplikacją, łączy się z aplikacją mobilną, łączy się z nią przez Bluetooth i jest to na pewno rzecz, której nie było w przypadku PAX 2. Jest to ciekawe, do tego jeszcze wrócimy. Teraz tak. Jest wieczko half pack, czyli takie, które pozwala nabić tylko połowę komory. W przypadku PAX 2 mieliśmy wieczko tego typu, które wymagało nabicia całej komory. Nie wiem, czy widać różnicę pomiędzy nimi. W każdym razie tutaj w zestawie są oba rodzaje wieczka i w tym to half pack, które pozwala nabicie tylko połowy komory bez dokupywania dodatkowych akcesoriów i to jest bardzo fajne, ponieważ dzięki temu vaporizer jest znacznie bardziej oszczędny. Kolejną rzeczą jest wkładka na koncentraty. Wygląda ona w ten sposób. Tutaj można umieścić swój ulubiony koncentrat i zamontować ją w vaporizerze zamiast wieczka. Tak to działa. Kolejnym udoskonaleniem jest poprawiona bateria. Teraz wystarcza ona na ponad 100 minut ciągłej waporyzacji, przy czym w PAX 2 było to około 90 minut, więc jest to progres. PAX posiada też alarm wibracyjny, nie wiem, czy będzie to słychać. Pewnie nie. W każdym razie taka funkcja jest. No i jest też szereg innych drobnych zmian i udoskonaleń, nad którymi teraz się nie będę rozwodził. Teraz pokażę Wam, co znajdziecie w pudełku PAX 3. Jak widzicie, jest ono sporo większe niż miało to miejsce w przypadku PAX 2. Właściwie jest dokładnie dwa razy większe, a właściwie dwa razy grubsze. Więc jest tutaj, jak już wspominałem wcześniej, całkiem sporo nowych rzeczy. Pudełko ma teraz magnes. Ok, więc to jest pierwsza i najważniejsza część. Tutaj znajdziecie sam vaporizer PAX 3. Trzeba przyznać, że jest naprawdę piękny. Znajdziecie tutaj ładowarkę indukcyjną. To jest dokładnie taka sama ładowarka jak w przypadku PAX 2. Działa ona dokładnie tak samo. Ma port micro USB, więc można ją podpiąć pod powerbank, co jest fajnym rozwiązaniem. Po prostu ona działa na tej samej zasadzie co wcześniej, czyli wystarczy na niej położyć PAX-a, magnesy go trzymają i tak odbywa się ładowanie. Natomiast z drugiej strony mamy akcesoria. Jak widzicie, jest tego sporo więcej. Pierwszym, czemu się przyjrzymy bliżej, to jest zestaw do czyszczenia. Jest on trochę zmieniony względem tego, co mieliśmy w PAX 2. Na przykład nie ma tutaj alkoholu izopropylowego, który wcześniej był. Trochę szkoda. A z drugiej strony było go tam na tyle mało, że i tak
trzeba było go szybko dokupić, większą butelkę. Więc tak, w zestawie do czyszczenia mamy wyciory, takie same jak były wcześniej, sprawdzają się one doskonale do czyszczenia ścieżki pary, co trzeba robić w miarę regularnie. I mamy rzecz, której nie było wcześniej, czyli taką nową szczoteczkę z wyciorem. W sumie jeszcze jej nie testowałem, póki co używałem tylko tych wyciorów standardowych. Natomiast wracając, tak, mamy tutaj tak zwany multi-tool, czyli narzędzie wielofunkcyjne. Moim zdaniem świetnie ono sprawdza się do ubijania ziół w komorze, prawda? Lub do montowania, upychania tamtego sitka, który znajduje się na dnie. Idealnie ono tutaj wchodzi, natomiast można też wykorzystać ten szpikulec do wydłubania ziół z komory. Ewentualnie można go używać również jako dabera, czyli narzędzia do nakładania koncentratów. Lub można też go po prostu używać jako breloka, co kto chce. Mamy drugi ustnik. Teraz zamontowany jest płaska wersja, czyli taka, której podejrzewam, że wy również będziecie używać najczęściej. Jest też ustnik wypukły, jest on poprawiony względem PAX 2. Para jest trochę chłodniejsza niż miało to miejsce w przypadku wypukłego ustnika w PAX 2. Natomiast i tak, moim zdaniem, bardziej dyskretnie jest ten płaski i po prostu fajnie się go używa. Mamy standardowe wieczko i wieczko half pack. Mamy wkładkę na koncentraty, którą pokazywałem już wcześniej. Mamy też zapasowe sitka na dno komory. Są trzy, ja już jedno zużyłem. W każdym razie tak wyglądają. Jest też zapasowa uszczelka do wkładki na koncentraty. Zastanawiałem się, czemu to służy. Natomiast to nie służy niczemu. Pod spodem jest instrukcja. Ta instrukcja to jest trochę żart, w jakim ona jest w formacie. Natomiast no, taka jest. I to jest właściwie wszystko, co znajdziecie w pudełku od PAX 3. Jest tego sporo więcej niż wcześniej. I fajne jest to, że dostajemy w zasadzie wszystko, co jest potrzebne. Nie potrzebujemy dokupywać żadnych akcesoriów, żeby zużywać mniej ziół, jeśli nie chcecie zużywać całej komory. Tutaj macie to wszystko w zestawie, co jest bardzo fajne. Obsługa PAX 3 jest bardzo prosta, jest bardzo podobna jak w PAX 2, ale jeszcze łatwiejsza dzięki aplikacji mobilnej. Dobra, zacznijmy od podstaw. Tutaj jest ustnik, nie widać tego pewnie, natomiast stąd się bierze wdech. Tutaj na dole jest komora grzewcza, do której są nabijane zioła. I to jest właśnie pierwszy krok, który musicie zrobić, chcąc wykonać inhalację przy pomocy PAX-a. Czyli pierwszym krokiem jest naprawdę drobne zmierzenie ziół. Ten vaporizer jest vaporizerem kondukcyjnym, w związku z czym najlepiej działa, kiedy zioła są zmielone na konsystencję niemalże pyłu i są mocno ubite w komorze. Wtedy uzyskacie najwięcej pary. Wtedy PAX po prostu działa najlepiej. Tak jest zaprojektowany, żeby go używać, więc tak również polecam go Wam używać. To jest młynek od vaporizera Volcano. On się dobrze sprawdza do tego, żeby drobno zmielić, a nie jest drogi, więc jeśli szukacie inspiracji młynkowej, to jest to dobry pomysł do PAX-a. Najlepsze efekty daje młynek od vaporizera Magic Flight Launchbox, natomiast jest on dość drogi, a to jest rozwiązanie w sumie 3 razy tańsze. Jak widzicie, nabiłem komorę, ubiłem palcem. Świetnie do tego się też nadaje ten brelok, o tym wspominałem już wcześniej. On się naprawdę dobrze nadaje do tego, żeby ubić zioła w komorze. Natomiast nie muszę jej wypełnić w całości, i tak wypełnimy ją prawie w całości. I teraz dopchnę to wieczkiem half pack. I teraz tak, kiedy komora jest już nabita, to bez aplikacji obsługa PAX 3 jest w zasadzie dokładnie taka sama jak w przypadku PAX 2. Czyli jedyny przycisk ukryty jest w ustniku, aktywujemy go wciskając ustnik i wtedy zaświecają się diody. Przytrzymując ten przycisk dłużej wciśnięty, uzyskujemy dostęp do ustawień temperatury i wciskając kolejne wciśnięcia, to są kolejne ustawienia temperatury. Pierwsze, teraz mamy drugie, trzecie i czwarte najwyższe. Piąte ustawienie to jest to, z którego możemy korzystać za pomocą aplikacji. Natomiast do tego jeszcze wrócę. Żeby sprawdzić poziom baterii, w przypadku PAX-a wystarczy
potrząsnąć i ilość, każdy płatek, który się zaświeci, to jest 25% naładowania baterii. Więc w tym momencie jest to 75% około poziomu naładowania. Więc tak to wygląda bez aplikacji mobilnej. Natomiast kiedy używamy aplikacji mobilnej, wtedy uzyskujemy dostęp do czegoś, czego w PAX 2 nie było, czyli do trybów inhalacji. I to jest bardzo fajna sprawa, która całkowicie zmienia inhalację tym vaporizerem. Nie będę teraz szerzej odpowiadał o tych trybach, bo wtedy ten film naprawdę by trwał godzinę. Natomiast jeśli Was interesuje to, co możecie zrobić za pomocą aplikacji, to odsyłam Was do osobnego tekstu, który napisałem o aplikacji PAX Vapor, który znajdziecie u mnie na stronie. Link do niego znajduje się w opisie poniżej tego wideo. I teraz po zakończonej inhalacji opróżniamy komorę. Do tego się też świetnie nadaje to narzędzie. I po prostu wysypujemy zawartość komory. I w zasadzie jeśli chodzi o obsługę PAX-a, to jest wszystko, co powinniście wiedzieć, a resztę odkryjecie w praktyce, natomiast to są podstawy. Jeśli chodzi o moją opinię na temat PAX 3, to zacznę od tego, co mi się podoba. Przede wszystkim podoba mi się to, że PAX 3 jest mały, dyskretny, wygląda świetnie, działa jeszcze lepiej od swojego poprzednika, naprawdę nie ma problemu z tym, żeby go schować w dłoni, jest bardzo niewielkich rozmiarów. Fajne jest też to, że w zestawie dostajemy właściwie wszystko, czego potrzebujemy, żeby rozpocząć inhalację. Nie ma potrzeby dokupywania osobnego dopychacza do komory, jak to miało miejsce w przypadku PAX 2. Tutaj mamy wieczko half-pack w zestawie i to naprawdę robi świetną robotę, również jeśli chodzi o oszczędność dziół, gdyż wiadomo, nabijając połowę komory będziemy zużywać zawsze połowę mniej niż nabijając całą. Natomiast to wieczko też przekłada się na wydajność tego sprzętu, ponieważ jeśli nabijemy komorę do połowy, co wymaga zużycia około 0,2 g ziół, to wtedy będziemy w stanie z tej ilości uzyskać około 20 dobrych chmurek, co jest naprawdę niesamowitym wynikiem, jeśli chodzi o taką ilość ziół. Świetną sprawą jest też szybsze nagrzewanie. To niby nie jest aż tak dużo, 30-40 sekund różnicy względem PAX 2, natomiast w praktyce to robi różnicę. Kiedy się człowiek przyzwyczai, kiedy używam, na przykład kiedy raz na jakiś czas teraz użyję PAX-a 2, to czuję tą różnicę i w przypadku PAX-a 3 to szybsze nagrzewanie to jest świetna sprawa. Tak jak bez aplikacji PAX 3 działa tak samo właściwie jak PAX 2, tak z aplikacją uzyskujemy całkowicie nową jakość. I to jest rzecz kolejna, która bardzo mi się podoba. Szczególnie na pochwałę tutaj zasługuje tryb efficiency, czyli wydajność. I w tym trybie PAX 3 podwyższa temperaturę o 1 stopień po każdym buchu, co pozwala wycisnąć z ziół naprawdę ostatnie soki i zapewnia bardzo długie sesje. I moim zdaniem osobiście dla samego tego trybu warto zainwestować w PAX 3. Natomiast tak jak mówiłem już wcześniej, PAX 3 jest to vaporizer w pełni kondukcyjny, czyli grzeje tylko i wyłącznie komorą. Nie ma tutaj żadnego elementu konwekcji, czyli grzania gorącym powietrzem. Grzeje tylko i wyłącznie komorą. Natomiast pomimo tego, że jest to vaporizer kondukcyjny, to PAX 3 jest przykładem tego, że dobrze zrobiona kondukcja może być znacznie lepsza od większości konwekcyjnych modeli. Jakość pary jest w przypadku PAX 3 absolutnie genialna. Jest ona smaczna, gładka, nie drapie po gardle nawet na najwyższych ustawieniach temperatury. Natomiast tym, co najbardziej mi się podoba w PAX 3, to jest łatwość inhalacji. To jest jedyny oprócz PAX 2 vaporizer, który nie wymaga długich wdechów, żeby uzyskać dużo pary. To sprawia, że inhalacja jest znacznie przyjemniejsza, jest dużo bardziej naturalna, bardziej przypomina normalne palenie. Nie ma tego efektu, że po prostu musicie się przysysać do waporyzatora na pół minuty i macie wrażenie, jakbyście się przysysali do suszarki do włosów. tylko są to normalne, krótkie buchy, które dają dużo pary i to jest świetne. Zresztą za chwilę zademonstruję Wam to w trakcie inhalacji. No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o to, co mi się bardzo podoba w PAX 3, to jest gwarancja. 10 lat gwarancji to jest naprawdę świetna gwarancja, jak na vaporizer, jak na urządzenie elektroniczne. 10 lat to jest naprawdę ilość czasu taka, że można mieć spokój ducha, jeśli chodzi o to urządzenie. Tylko tutaj oczywiście, jeśli chodzi o gwarancję, to trzeba po prostu kupić sprzęt w dobrym sklepie, bo nie wszystkie sklepy niestety dają taką gwarancję, jaką zapewnia producent. Są sklepy, które dają tylko 2 lata. W dodatku wciskają ludziom ściemę, że trzeba wysyłać sprzęt samemu do producenta w Stanach. To nie jest prawda. PAX Labs ma centra serwisowe w Niemczech, ma centra serwisowe w Holandii, więc ten sprzęt może być po prostu wysłany. To nie opuszcza Unii Europejskiej, kiedy jest wysłany do serwisu i trwa to niedługo. Ale do tego musicie kupić, żeby ta gwarancja obowiązywała PAX-a w odpowiednim sklepie. Ja polecam sklep Vapefully. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie tego wideo. Natomiast jeśli chodzi o moje zastrzeżenia do PAX-a 3, to
To jest bardzo fajne, że aplikacja daje nam dostęp do płynnej regulacji temperatury, ale szkoda, że to jest tylko ten zakres, który jest standardowo dostępny bez używania aplikacji, czyli 182 do 215 stopni. Fajnie by było, gdyby PAX 2 umożliwiał też waporyzację przy użyciu niższych temperatur, wtedy można byłoby korzystać z innych ziół, na przykład, nie wiem, z mięty, która ma niższą temperaturę waporyzacji, a tutaj jesteśmy dość ograniczeni tymi temperaturami. Jeśli chodzi o samo wykończenie obudowy, mi się ono bardzo podoba z wyglądu, natomiast jego wadą jest to, że po pierwsze dużo łatwiej się rysuje niż w przypadku PAXa 2, a po drugie dużo łatwiej się brudzi. Wszystkie zabrudzenia są o wiele bardziej widoczne, zostają też odciski palców. Coś za coś. PAX 3 jest ładniejszy, ale to ta obudowa jest troszkę mniej trwała. No i ostatnie moje zastrzeżenie to jest wibracja. Fajnie, że ona jest, natomiast moim zdaniem jest zbyt słaba, nawet kiedy jest podkręcona na maksa, bo można to wyregulować z poziomu aplikacji, to moim zdaniem jest ona zbyt słaba. A poza tymi trzema rzeczami jest to w praktyce vaporizer idealny i nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Teraz przejdziemy do części, która część z Was może najbardziej zapewne interesować, czyli do inhalacji PAXem. Włączam go teraz i ustawiam pierwszy poziom temperatury. PAX 3 się nagrzewa. Zobaczcie, jaka jest różnica w porównaniu do PAXa 2. O, już jest gotowy do pracy. To jest genialne, że to się odbywa tak szybko. 15 sekund i możemy zacząć inhalację. To jest pierwszy poziom temperatury, czyli 182 stopnie. I zobaczcie, jak krótki buch, jaką może dać ilość pary. Ten buch trwał sekundę, dwie. W normalnym waporyzatorze musielibyście wykonać przynajmniej 5-sekundowy wdech, żeby uzyskać taką ilość pary, przy czym przy takiej temperaturze raczej by to nie było możliwe, więc PAX naprawdę za to go kocham najbardziej, że wystarczą krótkie buchy i to jest naprawdę mega naturalne. To jak się nim inhalujemy, to naprawdę przypomina palenie. To był trochę dłuższy wdech na pierwszym ustawieniu. Jak widać, pary jest całkiem sporo. A teraz możemy podkręcić temperaturę na drugie ustawienie. PAX 3 się dogrzewa. O, już się dogrzał i jedziemy. To są 193 stopnie. To był bardzo krótki wdech. Znowu sekunda, półtorej. Teraz trochę dłuższy. Jak widzicie, tutaj są już całkiem spore chmurki. Smak nadal jest świetny. I ja przez większość sesji jadę zazwyczaj, jeśli używam tych standardowych ustawień, przez większość sesji jadę na drugim ustawieniu temperatury. Dopiero kiedy widzę, że pary jest widocznie mniej, to wtedy wrzucam ustawienie trzecie, zazwyczaj na nim kończę, przypadku kiedy używam czwartego ustawienia temperatury. Możemy teraz wrzucić trzecie, mimo że w zasadzie to jeszcze nie jest czas na to, ale pokażę Wam, chodzi mi o to, żeby zademonstrować, jaką ilość pary można uzyskać. Okej, PAX jest już gotowy. Jak widzicie, są to już naprawdę duże ilości pary, które w zasadzie bardziej przypominają już taki normalny dym, ale z dymem to wciąż nie ma nic wspólnego. To dalej jest ten nieszkodliwy wapor, który nie zawiera w sobie substancji smolistych i to jest świetne. Tak wygląda trzecie ustawienie. Natomiast to jeszcze nie jest max, najwyższe jest czwarte. PAX się dogrzewa. I już się dogrzał. Krótki wdech i uwaga. Pary jest naprawdę sporo. Tutaj ona jest już trochę bardziej drażniąca, trochę bardziej może wysuszać gardło. Natomiast to i tak nie ma porównania z dymem. Prawda, ja po prostu mam dość delikatne gardło, jeśli chodzi o waporyzatory. I na tym ustawieniu można wydmuchiwać naprawdę spore obłoczki. Nie widać tego pewnie tak dobrze na tym białym tle, którego dzisiaj użyłem. Lepiej byłoby widać na czarnym, którego używałem wcześniej. Ale uwierzcie mi na słowo, że ten vaporizer naprawdę sprawuje się świetnie. Właściwie na wszystkich ustawieniach temperatury para nigdy nie jest ciepła. Inhalacja jest idealnie przyjemna i właśnie dlatego ma najwyższą ocenę na mojej stronie.
Okej, okay, ostatnia chmurka. Więc jeśli myślicie nad vaporizerem przenośnym i macie do wydania 1000 zł z górką, to wydaje mi się, że PAX 3 będzie najlepszym rozwiązaniem. To jest, wydaje mi się, najlepszy vaporizer, jaki możecie w obecnej chwili kupić, tak patrząc całościowo. Wiadomo, są takie, które będą miały mocniejszą parę, ale będą z kolei mega duże, na przykład Mighty. A PAX jest mały, ale to jest prawdziwy mocarz. Więc zdecydowanie Wam go polecam. Polecam Wam go kupić w sklepie Vapefully, którego link znajdziecie poniżej. A póki co dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was na kolejne wideo, które będzie już wkrótce. Cześć!